2022 roku do Gali Zasłużonych nominujemy panią Elżbietę Targosz z Harbutowic. Nasza Ela jest Ela z Harbutowic. Swój humor, ciąg do udzielania się społecznie, swej dobroci, pogody ducha, szczególnie oddanie dla życia wsi, wysała z mlekiem matki, która w dawnych latach także była członkiem KGW Harbutowice. Wielka społeczniczka. Znam Elę jako człowieka tryskającego humorem, z uśmiechem na licu, a w głowie nową wenę na dalsze ballady, różne wspominki, opisy różnych wydarzeń, wierszy. Jak kiedyś powiedziała do mnie, że wena przychodzi sama, nawet przy kopaniu ziemniaków. Ciągle ma nowe pomysły na szczęśliwe życie, zawsze skora do nowych czynów społecznych na rzecz wsi, znajomych, sąsiadów, nie odmawiająca niczyjej prośby. Oby Bóg dał, by jak najdłużej cieszyła się tym radosnym, wesołym życiem wśród nas. Herb Harbutowic napisała Ela Targosz 6 lutego 2005 roku. Gospodynie uradziły, żeby herby we wsi były. Jak mówiły, tak zrobiły, konkurs wiedzy ogłosiły. Lipa w herbie, cóż to jest, ale Lipna nie jest wieś. Jest piekarnia, z chleba słynie. Rzeka Wisła przez wieś płynie. Restauracja Baldi jest, możesz pić i dobrze zjeść. Mamy także stację Liw, gdzie tankujesz auto w mig. I najstarsza knajpa chyba, co Dybilas się nazywa. Przy niej rosła stara lipa, ta co w herbie jest ukryta. Cieszą się harbutowianie, że lipę mają na stanie. Jest to drzewo całkiem fajne i do tego miododajne. Byśmy z miodu zdrowi byli, zgodnie we wsi długo żyli. Elżbieta Targosz, ekologiczna pastorałka na XXI wiek. Idą święta, deszczyk pada, za oknami halny wieje. Wszyscy myślą, co to będzie, jak ten klimat się ogrzeje. Więc człowieku, porusz głową, pogaś zbędne oświetlenie. Wszystko, co nam klimat psuje, w atmosferę emituje. Spójrz na łuny nad miastami, hałdy śmieci i plastików. Co to człowiek nie wymyślił, świństwa tego jest bez liku. Przed wiekami nad stajenką jedna gwiazda wystarczyła i ją wszyscy zobaczyli, bo na niebie jedna była. Dzisiaj pełno sztucznych świateł, satelitów i neonów. Trudno więc jest zauważyć betlejemską gwiazdę wschodu. Może Pan Bóg spojrzy z góry i zlituje się nad nami, spuści na nas śnieżek biały, co przykryje ten syf cały. A gdy ziemię już otuli upragniony puszek biały, po drabince z niebios góry przyjdzie do nas Jezus mały.